z tej strony Oki, a ze mną jest Bill. I dzisiaj zagramy sobie w gierkę Camping 2. Bo pierwszej części nie mogliśmy znaleźć, także nagrywamy dla was część drugą. A my musimy wsiąść chyba do łódki. Tak jest, tak. No dobra, wsiedliśmy. I wiecie co, płyniemy już. I my możemy trochę, będziemy po prostu podążali za ludźmi, bo my, no nie wiemy jak, nie, po prostu ani ja, ani Bill nie umiemy czytać po angielsku, tak się wyraża. Także, bo to są takie jakby straszne historie, coś takiego. O, tu mamy, to jest nasz jakby chyba przewodnik, Daniel się nazywa. No dobra, ja tego nie czytam, bo ja nie wiem. Ale dobra, będziemy robić to, co ludzie robią, po prostu. Tu mamy jakieś namiociki, to jest nasz obóz chyba. I o, można sobie usiąść przy ognisku. Dobra, Danie, co mamy robić? O, gdzieś idzie. No dobra, Danie, co... No wiem, że on mówi na to, ale mogłybyś to po polsku. Podążajcie za mną do następnego miejsca postoju. Że co? Podążajcie za mną do następnego miejsca postoju. Dobra, dobra. O, tam coś widzę. Widać. Może to trzeba szukać takich miejsc. Nie, nie, nie. Czy, a idziecie cały czas za Danielem, tak? To jest naprawdę bardzo straszna historia. Dobra, jest ognisko, jest... witamy w środku. Ty, tu ładny par. Ja chcę tu spać. Pokazuję wam, ja to jest sypialnia. Może coś mi jednak... O, dalej gdzieś idzie. Co to jest, no, ciekawe co to za niespodzianki tutaj mogą być. Naprawdę, miejsce. Wiesz co, ja kiedyś to oglądałam na YouTube, ale naprawdę to jest straszne. No i co tu jest? O, tutaj? Łazienka chyba. Łazienka. Kibelki są? Ubikacje. Są. No. Tak. Dobrze. Lustro. Działające lustro. No. Ktoś, o, tu patrzcie, pisze potwór. Można się przejść. Kurczę, tu, ktoś tu pisze potwór. Co tu ma wyznaczyć? Ojejku. Słyszałeś? Rozbito lustro, zgasło co światło. Jest? O. No, o, ale lustro się nie rozbiło. Dobra. Daniel, co mamy? Mamy problemy z elektrycznością. Nie martwcie się. Ten Daniel jest coś podejrzany, taki jest taki. Taki wiesz. No? Może Daniel tutaj pełni jakąś rolę takiego zwabiacza do jakiejś. Nie, naprawdę, wiesz co, ja to kiedyś oglądałam chyba z 3 miesiące temu, naprawdę, to jest gierka taka porządna, taka przerażająca, ale taka fajna. No dobrze, no i co teraz, jak no, Daniel, wychodzimy, czy... Co tam jest? Co to jest? No, co to może być? Miś. Misia. Ej, Daniel. No, Daniel tu trzeba wszystkich, nie wychodzi. A gdzie w ogóle Daniel? Kto jest? No, czekaj, ktoś, o, ktoś się będzie ciemno działo. A ty sobie wziąłeś tego misia przy pulankę? No, ale jesteśmy przy tym, tutaj. No, Daniel. No, aha, dobra, bo ja to pamiętam, że to część będzie spała w tam, że będzie spała w środku, w namiotach, a część w tym. I ja mam szczęście, bo śpię w tym. Oni, o, Daniel tam poszedł chyba do nich. Bo tam nie, drugie... drugą stroną on poszedł. A tam jest drugie ognisko się. Tak, on, tam jest, tam są namioty. Aha. On w drugą stronę poszedł. Się lepiej schowam, bo tu może mi coś wyskoczyć. Ja się trochę boję, a coś mi tu może wyskoczyć. No, nic się na razie nie dzieje. Nic na razie się nie dzieje. No, ok,
Ognisko się pali. Chyba pewnie u tych gości, tamtych, co śpią w namiocie, coś się dzieje. Bo Daniel poszedł tam. Ktoś tutaj przybył? Czekaj, on tu już napisał. O, schodzą się wszyscy. O kurczę. Chyba uciekali przed czymś. Czekaj. Uciekli przed czymś. Coś tam musiało się wydarzyć. Jaka muzyka. O, popatrz, ten zamknął drzwi. O, patrz. Jakieś w tym pojawiły się w oknie. Co? Jakieś... Naprawdę? Tak. Ja nie widziałem tego. Jeszcze myślę, że on odszedł, powiedział, ale no, tam pojawił się w oknie jakiś taki szkielet. Nie, to nie był szkielet, to była taka maska, to nie był szkielet chyba, tylko miał takie więzienne ubranko, takie paski może. Aha, może jacyś uciekinierze z więzienia? Nie wiem. Może potem się jeszcze pojawi. A może tu wrócić wkrótce? Może on się właśnie wróci i wkrótce tu i powiesz mi, czy to był ten. Dobra. W każdym razie domek jest zamknięty. No to nie jest domek, tylko nie wiem. No, to jakiś taki... Budek. No dobra. O, Daniel przyszedł. Daniel, no i co tam? Cześć chłopaki. Wołałem was. Wołałeś nas? Byliśmy zaatakowani. I uciekłem tutaj. Wow. No to my, nie no jakby, no nie byliśmy zaatakowani, ale przestraszeni jakby, nie? Dobra. Chłopcy, prawdopodobnie potrzebujecie spać. No dobra, no to, ale tu się nie da położyć do łóżka. No światło zgasło, no może się, dobra, jest nowy dzień. Patrz, ja mam misia. Jest nowy dzień? Jest. Ty masz tego misia swojego, przytulaczkę. Może on mnie będzie chronił przed nim, bo ja będę, może on, ja będę mógł przy nim zasnąć i on będzie się, będę chronił, bo jest to Daniel. Ej, ale patrz, on, ten Daniel jest jednak podejrzany, no bo patrz, jak on poszedł, to ten gość się pojawił. No właśnie. I może to jest on. Może to jest Daniel właściwie, skoro... No idzie. Może on po prostu, on nas po prostu straszy chyba. Udaje kogoś. Dobrze, idziemy dalej, dalej. Wychodzimy z lasu. To jest jakiś... Parkour, kurczę, bo jest słabo stoi. Ostrożnie. Nie! A, dobra, można się odrodzić. No dobra. Doskoczysz do tamtego tu, tu. Teraz... tu i tu. No i teraz poszli, tak? No ale to poszła tylko ta dziewczyna, bo Daniel został. No, Daniel został. O nie! Kurczę, nie widziałem, że tu jest to. Kurczę, no. Znowu się skąpałeś. Dobra, po desce, po desce. O, jesteś nieżywy. 9, 7. Od początku? Nie. Tak, od początku już ja zrobię. Ale tam można było poczekać chyba parę sekund i wtedy byś się odrodził. No dobra, no to zepsułem. Dobra, szybko. Nie, Daniel. No dobra. Goś, go. Dobra, ten film będzie chyba trwał 20 minut. Siadamy do łódki i płyniemy. Dobra. I będzie zaczynający camping. Dobra. No. Dobra, muszę, będę musiał przyjść to obby, bo wiesz, ja... No i to już wszystko wiem. Co goś ma na głowie? To jest jakiś... kot. Daniel, dobra. Witamy w parku. Dzień dobry. Spróbuję skoczyć na zadania. Będziecie mieć różne zadania do wykonania w czasie drogi.
strona obozowa. Gdzieś dzisiaj. Ciekawe, czy nas teraz wybierze do namiotu, żebyśmy spali. Zobaczymy, co by się stało w namiocie. Może coś ciekawego będzie. Ja myślę, że tam też mogą straszyć. Zobaczymy, gdzie zostaniesz teraz. W części namiotowej, czy w części budynkowej. Gdzie on? On już poszedł tam, kurczę no. No to chodź za nim. Bo nie zauważyłam. No, znowu idzie chyba do tego budynku, nie? No tak, tak, wiesz, mapa od początku. No i znowu nam pokazuje tutaj. Kurczę, nie wiem. Wyskoczę. Nie przeskoczysz pod karczela ich przez wejście. Dobra, jest miejsce do siedzenia, to żeśmy już widzieli. W środku. No fajnie, ten Daniel gdzieś poszedł. Tam, jest w tej łazience. O, teleportowało mnie. Aha. O, to jest łazienka. Aha, to jest to pękające lustro. Tak, tak. Dobra, mamy problem z... O Jezu, widziałeś to? Tam był ketchup na ścianie. Dobra, wszyscy już wychodzą. Dani! O, tu niektórzy wchodzą na siebie. Ja też wejdę do Dani. O, pa! Dani! Ja czekam na niego, żeby... O, Daniel! Idziesz! Dobra, ja idę do tej ludzi. Aha, dobra. To będzie to obby chyba teraz. Ja idę do tej ludzi. Nie, oni idą do mnie. Teraz macie okazję zobaczyć, jak wyglądamy. O, jestem w namiotę. O, jest nasz noc namiotową. O, to zobaczymy. Ja chyba idę do zielonego. Oj, tu czuję, że się może stać coś strasznego. Tu może tak, bo tu nie ma drzwi. Popatrzcie. No, nie, no, tu jest na stówę się stanie coś strasznego, bardzo strasznego. Dobra, kto tam chodzi? Czekaj, został Daniel. Mamy policjanta! Jest fajnie, mamy policjanta! O, może policjant coś tutaj. Dobra, czekajcie. Do ognisko się pali, w zasadzie żaden stwór pod ognisko nie powinien podejść. Ale może ani żadne zwierzę. Obserwujcie drzwi. Jest jakiś, nie wiem. W nogi, wjazd do domku. Wjedź do domu, tam do tego. Tu jest. O, jesteś. On tu mnie strzela. Co tam się? Ja wieję do tego. Do tego. Nie do lasu, bo właśnie się to... Nie. Aha, biegniesz tam, dobra. Gonicie, uważaj. Dobra. Oh my god. Tu jest. Tu w prawo jest. Dobra. O, ty go... Zabił mnie! O, nie. Czekaj, zobaczymy. 10 sekund. Jezus. Nie zdążyłeś. Jaki dziwny gość. 1, 0. Może będzie odrodzenie, czy koniec? Nie. Nie, od nowa. O, no to żeśmy nie nawojowali. Nagramy to jeszcze raz.